Proszę Państwa, w sprawach Adama Niziołka, tej osoby, która zabiegała o to, żeby być umieszczona w Domu Pomocy w Tarnowie na ulicy Szpitalnej, o pomoc zwróciłem się zarówno do pani Urszuli Augustyn oraz pana Banacha, które tutaj fotografie, prawda, na banerach reklamowych wiszą na domu tutaj radnego naszego gminnego. I proszę Państwa, no jak oni ma... I zwracałem się o tą pomoc i oczywiście pani Augustyn obiecała coś pomóc, ale oczywiście nic nie była w stanie zrobić i nic nie zrobiła. Natomiast pan Banach to był, nawet mnie prawie wyrzucił, prawda, wyjątkowo nieuprzejmy typ ze starostwa, kiedy się do niego zwróciłem, powiedział: sobie pomożecie, jak będziecie rządzić. Prawda. Teraz my rządzimy PO, to pomocy dla niepełnosprawnych nie będzie. No i tak to jest. A teraz zabiegają, prawda, mają czelność jeszcze na terenie tej gminy tutaj się reklamować. Także wybór zależy do Państwa. Albo jeżeli uważacie, że tak należy postępować z naszymi mieszkańcami, zwłaszcza niepełnosprawnymi, no to głosujcie, oddajcie na nich głos.